Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marek Krząkała, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie pośle, mieliśmy rozmawiać o tym, jak pruje się nasza narracja historyczna, ale na świecie oczywiście, ale patrząc po ostatnich wydarzeniach, to nie wiem, czy jest jeszcze co zszywać z tych strzępów, które nam pozostały. No, to pokazuje, jak amatorsko ekipa zabrała się za uprawianie polityki zagranicznej i za naszej dyplomacji. Dzisiaj sytuacja jest tak napięta w świecie, bo zepsuliśmy sobie relacje najpierw z Niemcami występując o reparacje, potem z Izraelem, a teraz z naszym głównym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, no bo o Wielkiej Brytanii nie mówię, bo za chwilę Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie będzie. Ale sposób, w jaki się o tak delikatnej materii mówi, jaką jest polityka historyczna, sprawia, że właściwie można rwać tylko włosy z głowy. Panie pośle, Polska była przede wszystkim ofiarą II wojny światowej. To tutaj nie ma Nikt sporu. Nikt tego nie kwestionuje. To nie my ją rozpętaliśmy i próbowaliśmy unicestwić Żydów. Co więc robimy nie tak, że Polska musi się dziś tłumaczyć i interweniować na przykład w sprawie polskich obozów koncentracyjnych? Jeżeli chodzi o polskie obozy koncentracyjne, to w latach 2008-2015, przynajmniej za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych interweniowało ponad 913 razy, zgłaszając nadużycie tego sformułowania. Ponieważ polskie obozy śmierci, mówimy tylko o miejscu geograficznym, ale może to być różnie interpretowane. No więc może to dobrze, teraz, że dzisiaj PiS chce to uporządkować. Tak, tylko problem dzisiaj polega na tym, że w tej ustawie, którą Senat jednak przegłosował bez uwzględnienia jakichkolwiek poprawek, a przypominam, że zgłaszaliśmy poprawkę, żeby właśnie tą kwestię polskich obozów koncentracyjnych dokładnie w tej ustawie ująć, dzisiaj się okazuje, że jakiekolwiek zwracanie uwagi na to, że ktoś z Polaków mógł przyczynić się do Holokaustu, może być karane, a wiemy, że były jedwabne, były przypadki, które pokazują, że jednak Polacy nie do końca zawsze byli tacy prawi. I teraz dlatego strona izraelska się mocno buntuje, ponieważ są świadkowie Holokaustu, którzy mają w pamięci również przykre momenty z historii. I tu w chwili obecnej zamyka im się usta. Stąd Departament Stanu USA mówi o tym, że wolność słowa jest zagrożona. Panie pośle, i no to wygląda, absolutnie wygląda to nie ujmuje sytuacji. Wygląda to że na pewno Polska poważnie. Jest ofiarą II wojny światowej. To ale to nie spróbujmy sobie to jakoś uporządkować jeszcze, bo preludium do tego bałaganu to był materiał TVN o wielbicielach Hitlera w Wodzisławskich Lasach. Ja nie nazwałbym tego bałaganem. TVN zrobił to, czego nie potrafiła zrobić policja. Skandalem absolutnym jest to, że wielbi się Hitlera w miejscu, w Wodzisławiu, gdzie był między innymi przechodził Marsz Śmierci. Tych marszy było więcej. Z Oświęcimia do Wodzisławia były marsze śmierci. Tam niedaleko są pomniki tych ofiar, tych więźniów, którzy nikt nie byli ma wątpliwości, w stanie... panie pośle. Data emisji reportażu, jak sugerowano, i zbieżność z tymi wydarzeniami, to tutaj jest przypadkowa, czy... Ja myślę, że główny problem nie dzisiaj, do końca. Główny problem dzisiaj polega na tym, że rządzący bagatelizują przestępstwa z nienawiści, a co za tym idzie, również przestępstwa związane z antysemityzmem, z faszyzmem, dlatego, że w 2016 roku na 1931 postępowań 76% umorzono, nie dostrzegając się znamion przestępstwa. I myśmy sobie wyhodowali takiego małego upiora, który dzisiaj wychodzi na zewnątrz, co pokazała sytuacja w Wodzisławiu. Czyli kto odpowiada za to, że bo pan sugeruje, że w Polsce mamy do czynienia z jakąś narastającą falą, nie wiem czego, neonazizmu? Ja uważam, że jest takie ciche przyzwolenie rządzących na działania narodowców, bo kiedy 11 listopada był Marsz Niepodległości, to minister Błaszczak nie dostrzegał w tym marszu ani transparentów nazistowskich czy faszystowskich, uważając, że to jest piękny widok. Bagatelizowało się tą sytuację. Dlaczego? Dlatego, że ta ekipa potrzebuje patriotów. Tylko, że pod pojęciem patriotyzmu jest również grupa osób, wpisuje się również grupa osób skrajnie prawicowych o właśnie tych tendencjach faszyzujących i antysemickich. Za moment kontynuujemy naszą rozmowę. Naszym gościem jest Marek Krząkała, poseł PO. Żegnamy się z naszymi słuchaczami.
Dogrywka w sieci już za kilkanaście sekund. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Radio Piekary.